Do paczek wkładali produkty niezbędne w codziennym życiu. Cukier, konserwy, czekolady, ciasteczka były, oleje. Kasze, makarony, herbaty, kawy oraz chemia gospodarcza. Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim to bardzo aktywne osoby. Włączają się w liczne przedsięwzięcia, sami są inicjatorami wielu z nich. Tym razem postanowili wziąć udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Ponieważ Uniwersytet obchodzi 15-lecie, więc chcemy zrobić takie różne wydarzenia dla naszego miasta, dla społeczności naszej i doszliśmy do wniosku, że to będzie taki ładny wkład. 15-lecie Uniwersytetu, a tym bardziej, że możemy pomóc. Zebrane przez seniorów produkty zagoszczą na świątecznych stołach urodzin z powiatu ostrowieckiego. Dołączyliśmy się do tej ogólnomiejskiej akcji. Skontaktowałam się z panią, która prowadzi tę akcję i dołączy nas do jakiejś rodziny. Przygotowaliśmy właśnie, tak jak pani nam podpowiedziała, żeby to była chemia i żeby to były artykuły spożywcze. Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do włączenia się w akcję Szlachetna Paczka namawiać nie trzeba było. Wszyscy chcieli i pomogli, a wspólny cel jeszcze bardziej zintegrował seniorów. Tu każdy miał ważne zadanie do spełnienia. Angażujemy się, bo jest to akcja bardzo potrzebna. Jest tyle biednych rodzin, które czekają tylko na jakąkolwiek pomoc. Także my bardzo się cieszymy i cały Trzeci Wiek jest włączony właśnie w tą akcję. Już od rana panie przychodzą, przynoszą różne produkty i artykuły spożywcze i właśnie chemiczne. No a my staramy się to ładnie popakować i dostarczyć do tych biednych rodzin. W akcję Szlachetna Paczka seniorzy włączyli się po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym tak im się spodobało, że już myślą o kolejnych charytatywnych inicjatywach, bo jak mówią... Warto pomagać!